Zwierzęta zaskakują, bawią, rozczulają i budzą zachwyt. Od niezłych foczek po słodkie misie koala. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam 10 najsłodszych zwierząt świata. Miejsce 10. Kot arabski. To zestawienie zaczynamy od kota. Jesteśmy w internecie, zatem nie mogło być inaczej. Kot arabski jest wielkości mniej więcej kota europejskiego, z tą różnicą, że zamieszkuje pustynię i prowadzi głównie nocny tryb życia. Co więcej, ten mały słodziak potrafi przeżyć bez wody. W zasadzie wystarczy mu woda zawarta w mięsie upolowanych ptaków i gryzoni. Miejsce 9. Fenek. Obdarzony wielkimi uszami niczym mistrz Yoda, fenek, a w zasadzie lis pustynny, mieszka głównie w Afryce Północnej. Te urocze uszy służą mu między innymi głównie do chłodzenia swojego ciała. Co ciekawe, algierska reprezentacja w piłce nożnej ma przydomek fenki i to właśnie fenek jest symbolem narodowym w ich państwie. Miejsce 8. Piesek preriowy. Nieświeszczuk, zwany też pieskiem preriowym, występuje w Ameryce Środkowej i Północnej. Zwierzęta te nie są jednak w żaden sposób spokrewnione z psami, ale z wiewiórkami wbrew ich nazwie. Nazwane są pieskami, bo w chwili zagrożenia wydają odgłosy podobne do szczekania. Pieski preriowe są w dodatku roślinożerne. Miejsce 7. Pika. Pika, nie mylić z Pikachu. Jest to szczekuszka, wygląda jak mysz, ale bliżej jej do królika, bo jest to przesłodki mały zajączek. Mieszka głównie w Ameryce Północnej, gdzie bywa nazwana gwiezdnym zającem, a to ze względu na dźwięki, które wydaje w chwili zagrożenia, czyli głośne gwizdanie. Unikają one życia towarzyskiego, z małymi przerwami na rozmnażanie. Miejsce 6. Kuoka. Wiele zwierząt z Australii zasługuje na to, by znaleźć się właśnie w tym zestawieniu, ale wybieramy mniej znanego kanguroszczura, czyli kuokę. Ten torbacz o uśmiechniętej mordce licznie zamieszkuje wyspę Rottnest. Jest towarzyskie, nie boi się ono ludzi, ale ze względu na ścisłą ochronę zbyt bliskie spotkanie może zakończyć się niemałą grzywną. Miejsce 5. Delfin. Delfiny to bardzo mądre i piękne zwierzęta, sami przyznajcie. Ich mózg w stosunku do rozmiarów ciała jest większy niż u człowieka. Są one łatwe do oswojenia, uczą się i wykonując zadziwiające, skomplikowane pokazy oraz akrobacje, przy tym będąc niesamowicie posłuszne. Wykazują zdolność rozróżniania obiektów na podstawie kształtu i wielkości. Mówi się, że są to najmądrzejsze zwierzęta na świecie. Miejsce 4. Panda wielka. Panda wielka, gdy jest mała, nie jest aż tak wielka. Pandy zamieszkują lasy bambusowe na wysokości 1600-3500 metrów nad poziomem morza w Chińskiej Republice Ludowej. Pandy są pod ochroną z powodu dużego ryzyka wymarcia, które spowodowane jest niską rozrodczością i ograniczeniem obszarów dla niej dostępnych. Te słodkie maskotki są zazwyczaj grube, ich ciało ochrania ciepła sierść, utrzymująca temperaturę w chłodnym, górskim lesie, ale przy tym są, uwaga, nierzadko bardzo niebezpieczne. Miejsce 3. Foka grenlandzka. Te niezłe foczki grenlandzkie mieszkają głównie na półkuli północnej i wybrzeżach Arktyki. Całe swe życie spędzają w wodzie. Samice zawsze rozpoznają swoje dziecko pośród wielu innych, a samce, co może wydać się śmieszne, niekoniecznie. Po 2 tygodniach od urodzenia focze szczenięta tracą swoje puszyste białe futerko, ale nadal pozostają bardzo słodkimi zwierzakami. Miejsce 2. Koala. Ten mały, przytulny miś, co ciekawe, jest torbaczem, który wychowuje potomstwo w torbie, tak jak jego najbliższy kuzyn, kangur. Wiedzieliście w ogóle o tym? Podobnie jak on, żyje na wolności wyłącznie w Australii i na kilku otaczających ją wysp. To te senne, okrągłe oczy nadają temu zwierzakowi uroku. Prowadzi nadrzewny tryb życia i całe dnie przesypia w koronach eukaliptusów. Na ziemię schodzi tylko wtedy, kiedy chce znaleźć inne, wygodniejsze drzewo. Miejsce 1. Pies Bu. Inaczej szpic miniaturkowy, czy też pomerinian. Jest psem jednego pana, bardzo się przywiązuje, ale też często nie można nad nim zapanować. Jest taki słodki, że nawet słodka czekolada wydaje się przy nim być gorzka. Aby osiągnąć taki wygląd psa, należy systematycznie chodzić z nim do fryzjera. Jeden z najpopularniejszych Bu nawet miał 16 milionów polubień na Facebooku, który był własnością jednego z pracowników Facebooka, który to niestety Bu zmarł w 2019 roku. Koszt takiego psa nie należy do najniższych, od 5 do 10 tysięcy złotych, ale zazwyczaj trzeba po niego pojechać do Niemiec. W tym odcinku to by było na tyle. Jeżeli ten odcinek zasłodził Cię, daj łapkę w górę oraz zasubskrybuj mój kanał i kliknij proszę dzwoneczek. To być może napędzi lekko mój kanał. A tymczasem dzięki wielkie, ja tymczasem z Wami się żegnam. Do usłyszenia, hej hej!